Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj ląduje na moim biurku Sony Xperia 10.2, 10 Mark II, nie wiem jak to nazwać, ale powiedzmy 10.2, czyli telefon średniopółkowy od Sony, który jak zwykle, jeżeli chodzi o Sony, wygląda całkowicie inaczej niż większość telefonów, czyli po prostu jest w proporcjach 21:9, fajne, 6 cali, 21:9, na pewno spoko, jeżeli chodzi o opcję oglądania filmów. Więc cóż, jak ten telefon wygląda? Z tyłu aparaty, z tyłu szkło, na froncie też szkło, o szkle za chwilę będzie. Cała obudowa wykonana całkiem w miarę sensownie. USB typ C na dole, ostrość łapiemy, bo zgubiliśmy, więc sobie ją złapmy. Tutaj ta specyficzna tacka SIM, którą jak wyjmiecie, no to wiadomo, telefon wam się restartuje. O, właśnie jest aktualizacja oprogramowania, bo niedawno go odpaliłem, więc zobaczymy, co tu się dzieje. Gniazdo mikrofonowe tu, gniazdo mini jacka tutaj, aparaty toczkę odstają, ale nie ma dramatu. Głośność, przycisk, który również jest czynnikiem linii papilarnych, który no w miarę sensownie, teraz sobie wygaśmy go. No niestety nie jest, no jest aktywny, dopiero jak drugi raz dotkniecie, czyli wyłączamy, dotykacie. Nie zadziałał, dopiero za drugim, dziwnie, ale dobra, no przy też przyciśnięciu raczej powinien wam ten telefon rozblokować. Cóż dalej odnośnie fajnych bajerów, jest ten taki jakiś przycisk, boczny sensor, który tutaj sobie można dwa razy trzeba stuknąć, macie skróty do różnych dziwnych rzeczy, też można sobie od razu okna 21:9 podzielić, ale o tym za chwilę. Sam ekran, jak już wam powiedziałem, 6 cali, rozdzielczość 2520x1080, czyli dość duży, dodatkowo OLED. Czy on jakiś taki jest jasny czy ciemny? Bym powiedział, że słabo świeci jak na OLED, szczerze mówiąc, jest trochę za ciemny moim zdaniem, więc tutaj no fajnie, że OLED, fajnie, że czerń jest czarna, ale przydałoby się, żeby ten smartfon miał po prostu większą jasność, jeżeli chodzi o OLED-a. To tak na dzień dobry, odnośnie moich jakichś tam wrażeń. Dalej, mamy wodoodporność IP68, nawet sama ta tacka też jest uszczelniona, będę wyjmował, bo mi się telefon zrestartuje, więc nie chcę tutaj zbytnio szybko ogarniać. Na froncie mamy Gorilla Glass 6, czy z tyłu, to nie dam sobie głowy uciąć, bo tutaj producent na specyfikacji nam nie napisał, jest NFC, bo już widzicie od razu znaczek odnośnie tej technologii. W środku Snapdragon 665, 2020 rok, Snapdragon 665, wydaje mi się, że zdecydowanie za mało. Pewnie w testach to wyjdzie, że nie będzie to zbytnio wydajny telefon, sprawdzimy, no ale wydaje mi się, że 665 to za mało. 4 GB RAM-u, spoko, 128 GB pamięci wewnętrznej, jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o sam kwestię Windowsa, no to, sorry, nie Windowsa, tylko Androida oczywiście. Mamy tutaj Androida 10, no to chyba oczywistość już w tym roku. Nie mam jeszcze ściągniętych wszystkich aktualizacji, więc jaka jest wersja zabezpieczeń, no to ja to widzę 1 luty, ale no sądzę, że to, sorry, nie luty? Nie, 1 maja. Ale coś jest nowego, więc na pewno będzie to więcej. Później sobie odpalę, potestuję, sprawdzę. No standardowo, co tu widzicie od Sony, po lewej stronie mamy wiadomości od Google'a. Kwestia ikonek wszystkiego tematu. Jakoś to wygląda. Jeżeli chcemy coś zrobić z ekranem, to pewnie w ustawieniach. No i cóż, tak to mniej więcej na szybkości ta Xperia wygląda. Co z tyłu, bo myślę, że to jak zwykle jest warte uwagi, czyli jakie mamy aparaty. Mamy ich aż 3. Jeden mamy 12 megapikseli, główny, przysłona 2.0, pole widzenia 77 stopni, matryca Exmor R 1:28 cala dla urządzeń przenośnych, tak to sobie nazywają. Czyli jeżeli chodzi o światło, no to będzie 1:28, nie, światło jest 2.0, no, ale chodzi o jej wielkość, 1/2,8 cala, czyli no nie za dużo, więc krótko. Z tyłu kolejny jeszcze aparat, jest to 8 megapikseli, światło 2.4, no i tutaj jest pole widzenia też 45, jeżeli domyślam się, pewnie będzie to jakieś tele, ale sobie zobaczycie. Patrzę na specyfikację, dlatego wam teraz odpowiadam, jak to wygląda. I trzeci jest też 8 megapikseli, szerokokątny, 128 stopni widzenia. No i tutaj jest przysłona 2.2. No i zobaczmy sobie w samej tej aplikacji właśnie, co nam to powie, dokładnie to, co wam mówiłem. Czyli mamy jedne zdjęcia, macie szeroko, standardowo. No i macie też również podwójny zoom, jeżeli chodzi o ustawienia. Też teoretycznie on fajnie tu jakieś tryby nam ogarnia, no sama Xperia, jeżeli chodzi o
właśnie kwestię dobierania scenerii, więc tutaj ogarnia to dość szybko, nawet widzicie tutaj jakiś dokument makro, coś tam się przeklikiwało, to można sobie zobaczyć. Jeżeli chodzi o same ustawienia, no to po pierwsze widzę, że wolno działa już sama ta aplikacja aparatu, no ale widać, jak to mniej więcej działa. Zdjęcia standardowo 12 megapikseli, możecie też w natywnej rozdzielczości matrycy w 7, ale no to widać, że jedyne takie rozsądne to co widać. No co tu jest jeszcze, typy zdjęcia, dobra, mniejsza o to. To co widać, to widać. Jeszcze zobaczmy sobie, co jest właśnie w tematach, jeżeli chodzi o wideo. Wideo macie 4K 16:9 albo 21:9, spoko. Możemy sobie nawet ustawić tak, albo najmniej 16:9, będzie prościej sobie ogarniać, plus dodatkowe ustawienia, które można tutaj zrobić. Jeżeli chodzi o jakieś tryby, nocny jest, lensy, zwolnione tempo. To co widzicie tutaj, jeżeli chodzi o nagrywanie, mamy możliwe tryby również podobne. Więc aplikacja aparatu to nam robi. Na froncie jest też oczywiście jeden aparat, który ma 8 megapikseli, światło 2.0, pole widzenia 84 stopnie, więc wiadomo, jakiegoś selfiaczka też można sobie strzelić, ale tutaj już nie mamy możliwości jakiejś tam konfiguracji, jeżeli chodzi o nagrywanie. No to nie nagracie też z szerokiego kąta żadnego filmu, tylko i wyłącznie ze standardowego, chociaż mam wrażenie, że to jest chyba jakiś lekki krop, bo coś mi się wydaje, że jedynka, jeżeli chodzi o zdjęcie, ma większe pole widzenia, co też widzicie teraz w aparacie. No dokładnie, więc no troszeczkę to wygląda inaczej, jeżeli chodzi o kwestię właśnie robienia zdjęć. Następny temat, myślę, że głośniki w tym smartfonie. No widzieliście, tu nie ma żadnej dziury, tu nie ma niczego, tu nie ma niczego, tu nie ma niczego, jest tylko tutaj. A co ciekawe, niestety jest tylko głośnik mono i to ciekawe, jak sobie popatrzycie, jest tutaj taka dziurka pod ekranem i to jest właśnie głośnik. No ciekawe rozwiązanie, wygląda to dość spoko. Pytanie, czy to od swajpowania i czegoś się nie zapcha jakimś brudem i później będzie trzeba to czyścić i będzie to dziwnie wyglądać. Coś tam już widzę, że jest, ale zobaczymy, jak to gra. Jak wstępnie sobie słuchałem, nie jest źle, no ale ciekawe rozwiązanie. Na pewno trzeba tutaj na plus podać właśnie taki patent, jeżeli chodzi o właśnie nagrywanie. Sorry, odtwarzanie dźwięku. Nagrywanie to było przed chwilą. Jeżeli chodzi o tematy łączności, standardowy telefon 4G, 5G nie posiada. Mamy tutaj Wi-Fi 2.4, 5 GHz do standardu, AC, GPS, wszystkie, Bluetooth 5, więc tutaj to wszystko być powinno, co jest. Jest NFC, też spoko. Oczywiście zobaczmy jeszcze, co na pokładzie w pudełku, bo tego wam nie powiedziałem. Bateria 3600 mAh, więc zobaczmy, jak to się przekłada na ładowarkę. Ładowarka od Sony, co ona nam tutaj pokazuje, żebym ja sobie tutaj zobaczył. Mamy, co mamy? Na wyjściu 1,5 A? Serio? Naprawdę? Tak mało? Aż dziwne. Czyli no tu macie 7,5 W, czyli... No nie rozumiem. Dobra, taka jest. Są słuchawki, jakieś soniaczki. No nie wyglądają źle, jak czasami niektóre, które są dodawane do zestawów. Jest kabel, czyli zestaw taki w miarę standardowy, jeżeli chodzi o wnętrze tego, co możecie mieć w smartfonie. Na pewno fajnie, że jest szkiełko z tyłu. Niektórzy to lubią, niektórzy nie. Ładnie to wygląda. Telefon też fajnie leży w ręce, fajnie, że 21:9, szkoda kurczę, że tylko Snapdragon 665, wydaje mi się, że to jest troszkę za mało jak na teraz, ale cóż, będę sprawdzał, testował, zobaczymy, więc ja biorę się za testy, sprawdzenie tego smartfona, więcej niedługo o nim na kanale, no i cóż, na dzisiaj tyle, Sony Xperia 10 II, z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!